Siemanko, jestem Lucek, a to jest BeamNG Drive. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Będziemy wykonywać misję i zaczniemy sobie tym razem od misji dostarczenia tego samochodu sportowego. Wygląda na samochód rajdowy, przypomina nieco jakieś Subaru. Z tyłu może troszeczkę przypomina nowe Subaru BRZ, ale... ogólnie wygląda to na Subaru. Takie kształty ma przynajmniej przypominające. Drive careful to keep you cargo safe. No dobrze, wiecie co, miałem z tą misją problemy, ale zupełnie niezwiązane z jej trudnością, tylko po prostu gra mi się tu lagowała. Nie wiem jak będzie teraz. Na razie jest 40 FPS-ów. Zobaczymy. No ale dobra, chodzi o to, aby nie rozwalić samochodu na pace, więc trzeba jeździć ostrożnie, co nie znaczy wolno. No ale dobra, problem też jest taki, że ciężko dosyć się hamuje, ale zajebiście wygląda ten samochód sportowy. No kurde, ja muszę nim pojeździć, wygląda po prostu pięknie. Ale zobaczcie, jak fantastycznie na nim zawieszenie chodzi, jeśli jedziemy po jakichś wybojach. Ops, ops, to nie tylko ciężarówka się buja, ale też ten samochód na pasę. Świetnie to wygląda w BeamNG. Dobra, mówicie sobie tak, kamerę z kokpitu, why not? Tylko jak się zmieniało. Okej, mam. Czy można się popatrzeć do tyłu? O, tak widać to. Ej, to jest dziwne! Tutaj przebijają te numery z kabiny, które są na kabinie. Do środka. No dobra. Jedźmy. Tutaj na razie jest spoko, taka prosta, bo w lusterku nawet widać ten mój samochód, jak tam się zachowuje, czy jest wszystko ok. Ale dziwnie lusterka spoko działają, zobaczcie. Wygląda tak, jakby samochód był zaraz przy tych bocznych lusterkach, a tak nie jest. Samochód znajduje się na pasy, więc powinno być widać troszeczkę tej paki. A zobaczcie, nie? Jakoś tak, nie wiem, może to są jakieś lusterka LCD, które pokazują obraz z kamer, które są umieszczone gdzieś tam na pasę po bokach do tyłu. No, ale tak, to nie wiem, no. Dziwnie to wygląda, ale okej, na razie idzie dobrze. Muszę uważać tutaj na te... Na wszystko muszę tu uważać, tak naprawdę. Oj. No i dobra, ładnie, na razie idzie spoko. Nie wiem, teraz mi jakoś gra ładnie, choć ja wcześniej próbowałem sobie tą misję i tak nie mogłem jej nawet zacząć, bo mi tutaj coś strasznie lagowało, szarpało, a teraz jest git. O cholera. No dobra. Na razie jest spoko. Co wam przypomina ten kokpit? Ja się na dostawczakach specjalnie nie znam, nie wiem jak wyglądają one w środku. Ale... Nie wiem, do czego mógłbym porównać. Jedyny dostawczak, z jakim miałem do czynienia, którym jeździłem dosyć długo, był Ford Transit. O, brakowało. Już czułem, że mi dupę zarzuca. O, wow, wow. Oj, oj, oj. Słuchajcie. Ja muszę naprawdę uważać, bo samochód już jednym kołem jest w grobie. Ale co my tu mamy? Tu chyba już koniec jest. No tak jakby koniec, to nie wiem, to... I to była misja na poziomie trudnym, to ja chociaż tak koniec się powinienem tu rozwalić. Dobra, weźmy sobie... Nie, no to tak nie może być. Ukończyłem sobie misję i co, nic się nawet nie stało. Ale tu mamy jakąś polankę. Jakieś hopki. Oje. Kurde, ten samochód naprawdę trzyma się tej paki jak, nie wiem, przyklejony. A, już może nie. Wow! Oje! Jak to się wygina! O kurde! Dobra, musimy znaleźć jakieś drzewo, które nie jest miękkie. Ale drift! Wow! Wiem, co teraz zrobimy. Zderzymy się z tamtym gnojem. Mam nadzieję, że po drodze uda... W ogóle czy uda mi się w niego trafić? Po drodze nie trafi jakiś kamień. Cholera.
Czy można się przełączyć na tamtego jakoś? Chyba gra mi się zawiesiła. Nie wiem, co się stało. Aha, zresetowałem. Dobra, no to chodźmy w takim razie zrobić coś innego. Tu mamy jeszcze kilka tych misji do wykonania. Myk. Scenariusze. I teraz tak, robiliśmy sobie to. To była fajna misja, podobała mi się. Pessima Introduction. Czy myśmy to robili? Wiem, że była jakaś taka akcja, że trzeba było... A nie, tego nie robiłem. No dobra, to zobaczmy sobie. Jakiś krótki wyścig w Pessimie. Tak się nazywa chyba ten pojazd. Zaraz zobaczymy. No nie powinno to być trudne. Dobra, start kurs. Aha, okej. Okay. Trzeba tu jechać dość szybko. I trzeba na koniec zrobić jakiś skok. Trzeba mieć dużą prędkość, żeby w ogóle przeskoczyć most, który tam prawdopodobnie będzie. No to zobaczymy, zobaczymy. Mogę tu na ręcznym, jak tu się... Okej, to jest ten. O, na ręcznym zdecydowanie lepiej się tu jeździ. Chociaż napęd na przód z tego co widzę jest... Tylko pod Tesco można się takim samochodem pojawić, żeby podlitować. Dobra, jedźmy. I teraz dużo prędkości potrzebuję. Ojej. Tylko nie wiem, w którym momencie ja będę skakał, bo ja to pierwszy raz jadę. Dobra, coś czuję, że to będzie tutaj. To jest taka jakby boczna droga. O, cholera. I dachowanie. No tak, tak. Ach, Lucek. Mogę światło włączyć, wow, nieźle. Ale coś tam... Coś tam jeszcze jadę. Nie jest mocno uszkodzony, więc może coś z tego będzie. Może rzeczywiście uda się wykonać ten skok. Dobra, tu mamy jakiś przejazd przez drogę. Ale nie, jest, steruje się w miarę okej. Jest dobrze. Tak troszeczkę czuję, że nie ma tej stabilizacji. Trzeba troszeczkę kontrolować, jak się manewruje. Ale nie jest tak źle, nie jest tak źle. Nie jest to jeszcze poziom Passat B3 z 92 roku. Dobra, myk, myk. Nie, no udało się, bo bez rożach samochodzik jeździł pięknie. Troszeczkę może ściąga na lewo, ale to jeszcze nie jest tragedia. O, o. Jest jakiś most, ale nie wiem, czy tutaj. Zaraz, zaraz. O! Woohoo! Pięknie. No i co mu ten skok, przed którym mnie ostrzegali? Hej! Hej, tak nie może być. To było za łatwe dla ludzka. Trzeba jeszcze coś... Trzeba dokończyć ten samochód. Tu mamy jakieś drzewo, ale ono mnie kocha, zobaczcie. Wow! I uwaga! Czy ja do niego dolecę? Tak się zastanawiam, bo... Ależ pięknie się zmiażdżył. No nie. Mechanik będzie miał dużo roboty. O ile w ogóle to się nadaje jeszcze do mechanika. Czy on jeździ? No już jedno koło ma skręcone i nie mam... Mogę tylko jednym kołem skręcać. Więc... Raczej lipa z tą jazdą będzie. Okej! Okay. W takim razie, skoro ten samochód już się nie nadaje do użytku, trzeba go zmienić i pojeździć innym. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? To już robiłem. Highway Speed. Highway Speed, o, może tak. I tutaj jest, właśnie zastanawiam się też nad tą, nad tym pościgiem policyjnym. Czy będzie nas jakiś bot gonił, czy coś? No, kolem. Avoid surprises. Okej. Okay. Trzeba uważać na ślepe zakręty i unikać niespodzianek. O kurde, ale to jest szybkie. To jest ten nowy samochód dodany do tej gry. I wow. O kurde. Dobra. Jadę na tej kamerze.
bo na tej z kokpitu by sobie raczej nie poradził. Trzeba tu what the fuck uważać troszeczkę z gazem. Zarzuca. Ja się boję tego, bo tutaj jak już troszeczkę tracisz przyczepność, to praktycznie wylatujesz. Jest taki zong. Ale dobra. Na razie git. No i co z tymi ślepymi zakrętami? O co chodzi z tymi niespodziankami? O których ostrzegał nas autor mapki. Oh shit! Oh man! Zahaczyłem się o jakiegoś pniaka! Nie! Tutaj cała sztuczka polega na tym, bo są takie małe wzniesienia. Nie wiem, czy wy je dobrze widzicie, ale ja je czuję dodatkowo. I za każdym razem, kiedy pokonuję to wzniesienie z jakąś tam większą prędkością, samochód traci przyczepność. A ja już troszeczkę pojeździłem w BeamNG Drive i wiem, że jak się leciutko traci przyczepność, to tak jak wspomniałem, samochód praktycznie leci na przeszkodę i się rozwala. O, i tutaj właśnie był ten uskok i poleciałem, nie? No. Więc lecimy dalej. Wow. Tym autem naprawdę można bardzo szybko jeździć. I tutaj ten efekt prędkości jest zabójczy. Ja się boję jechać tutaj 110 nawet na godzinę, bo samochód naprawdę wypadnie z trasy i jest problem. Z jednej strony fajna wizualizacja tego, co się może stać z naszym autem przy takiej prędkości. O, może to troszeczkę przesadzono, no nie wierzę, że samochód mógłby się tak aż tak złożyć. Chociaż w sumie zależy, no. Ja tutaj przed zderzeniem nie hamuję, a przecież kierowcy, gdy w coś tam wiedzą, że uderzą, to kilka sekund przed uderzeniem jeszcze dają ostro pewnie po handlach, no nie? I dopiero ten samochód widzimy gdzieś tam na obrazkach, jak jest złożony. A nie zawsze tak jest, że uda się zareagować i przyhamować, jakkolwiek. I samochód wtedy, oj, jest nieźle zmiażdżony, ale o, dobra. A co tam, jedziemy, nic mi się nie stanie, dajcie spokój. Nowy samochód, wszystkie systemy bezpieczeństwa mam na pokładzie, nic się nie powinno stać. Chyba o to chodziło z tymi niespodziankami. No tak, bo każdy zakręt jest tu inaczej ułożony, do diabła. Ja już chyba całą tą mapę przejechałem. Ej, tu mamy z tyłu silnik, ale dziwnie. Okej, teraz nie bawię się. Zdarzam to już któryś raz i jednak nie ma co tu jeździć z pełną prędkością. Ale ciężko to naprawdę przejechać, jak już to powtarzam któryś raz z rzędu i próbuję dojechać do tego miejsca, gdzie skończyliśmy. Nie wiem, gdzie to było. To było chyba gdzieś tu, nie, to nie tu było. To może było już tutaj. Kurde, ciężko zgadnąć. Ale tak jak się starasz dojechać jak najszybciej w jakieś miejsce, o, kończy się to w tej grze tragicznie. Naprawdę, te pagórki, te wyboje są okropne i ten samochód praktycznie leci w powietrze za każdym razem, kiedy pokonuje się taki pagórek. Nie, tutaj można jeszcze kawałek szybko przejechać, tu trzeba pohamować. O, ledwo co udało mi się, bo już dosłownie leciałem na bezdroża, na drzewa. I no, tak jak mówię, już taka opcja, że jak czujesz, że już cię znosi, to już jest praktycznie koniec. Jeśli jesteś na... nieodpowiednio wszedłeś w zakręt, w sensie jeśli jesteś zaraz przy poboczu i cię ściąga jeszcze na pobocze, no to koniec, to koniec. Gdybym ja tego nie powtarzał po raz 200, no to pewnie już bym dawno wyleciał. Nawet powtarzając po raz 200 potrafię się utopić w wodzie. Ach. Także jest ciężka sprawa, ale dobra, tym razem spróbuję jakoś lepiej to załatwić. Tam jest jeden taki moment właśnie przy tym mostku, że jest ten zakręt i jest od razu górka, znaczy jest górka i jest od razu zakręt. I to sprawia, że, no tak, tu się przyzwyczaja do tego, że o, jednak fajna mapka, można sobie szybko jechać, no nie? I tak myślisz, że nic mi się nie stanie. I zaraz, je.
O, tutaj właśnie jest ten taki moment. No już się przyzwyczaiłem, nauczyłem. Ale tam przy tym mostku dalej nie wiesz, jaką prędkość sobie dobrać. A nawet w takich momentach coś się dzieje złego. Ale jeszcze wszystkie koła są. Dobra, jedziemy. Coś mi się tam, kurde, kawałek karoserii, a konkretnie drzwi, przyczepiły do tylnego koła. Ale to nie przeszkadza, żeby tu kawałek jeszcze podjechać. Może coś z tego będzie, a może nie, nie wiem. Aby się te drzwi odczepiły od tyłu, to by było naprawdę spoko. Bym w końcu odzyskał przyczepność. Ale coś się odczepić nie chcą, no. Kurde. Okej, okay. Trafię w most. Ekstra. Dobra, drzwi chyba teraz trochę odpadną. No, puszczajcie drzwi. Kurde, koło mi się pokrzywiło z tyłu. Cholera. Dobra, drzwi prawie puściły. Może jakoś uda się dalej pojechać. Chociaż już pewnie nie z taką prędkością, jak przewidział autor mapy. Ouu. No dobra. Może jeszcze coś z tego będzie. Oj, coś mi się tu... Aha, to są jeszcze te drzwi, cholerne. One mnie tutaj blokują. Jakby mi się je udało zniszczyć, może by samochód pojechał. Chociaż te koła już takie... po takim hardkorowym tuningu trochę. Moment. No i teraz do tyłu, do tyłu. O! Idealnie. No dobra, jedziemy. Cholera. Już lepiej było mieć tą płozę pod kołami. No bo teraz to koło mi ściąga całkowicie na nie wiem którą stronę nawet. Po prostu obraca mi dupą. Nie ma się co rozpędzać, ale dobra. Tak powiedziałem sobie, że to jest moje ostatnie podejście do mapy. Więc spróbujmy tego grata rozpędzić. Ciężko jest naprawdę. Wow! Nie, nic się nie stało mu takiego. Powinien spokojnie dalej jechać. Zaliczyłem to checkpoint? Nie wiem, jedziemy. Tu będzie prosta, więc myślę, że uda się rozpędzić. Ale jest naprawdę bardzo ciężko. Kurde. Ten samochód już jest wygięty jakoś tak dziwnie. Uff, nie da się go rozpędzić. Musiałbym inne koła też tak powykrzywiać, żeby auto samo się kontrolowało, jechało w miarę do przodu. Coś tam lata mi w ogóle pod podwoziem. Nie wiem, o, mogę zobaczyć pod mapką, co to jest. Co to jest? Kawałek jakiegoś mięsa albo coś? Nie wiem. Dobra, uwaga. O, tu mamy fajną akcję. Uwaga. I... Tada! No nie, no tak kiepsko się złożył, bo ani blacha się nie wygięła, ani nic, no. Dałem przez sporo czasu, bo zwolniłem aż do 100 razy, a mimo to nie wygięło się tak ładnie, no dobra. No ciężka mapka, ciężka, ale jakby jechać dosyć powoli, to można by się tutaj ogarnąć. I tutaj mamy Police Patrol. No i się zastanawiam, czy będziemy mieli bota jakiegoś, za którym będziemy musieli ścigać się, czy jego ścigać. Czy po prostu będziemy uciekać przed policją? Nie mam pojęcia. Dobra, jestem wozem policyjnym. Ostrzelan Olczery, but the driver is young and inexperienced. So use your advantage. Okej, podobno ja jestem bardziej doświadczonym kierowcą niż ten, którego mamy gonić. Więc grzejemy. Mój samochód jest ponoć wolniejszy od tego, którego musimy złapać. O, jest, dobra, jedzie. Pościg policyjny, no tego jeszcze nie było w BeamNG. Koleś ma niby szybszy samochód, nie wiem czy go dogonimy. O kurde, przyspiesza, zobaczcie. Fajne, jeszcze nie miałem czegoś takiego, że bot jedzie jakimś samochodem. No ale rzeczywiście, kurde, ciężko go może będzie dogonić teraz. Ale coś tam doganiam. Ja jestem ponoć bardziej doświadczony, więc troszeczkę te zakręty będę tutaj ścinał. Uwaga! Wow. Spychamy go. Znaczy tak trochę słabo spycham, bo lusterko poleciało. Tak trochę słabo spycham, bo powinienem go o tył samochodu tak uderzyć ładnie.
co on robi? Słuchajcie, on też hamuje i się rozwali w skały. Wow. No i co? No i co, wspaniaczko? O kurde! Gdzie on wjechał? Kurde, co za głupek, rzeczywiście jest niedoświadczony. Co mu się stało? Nie, koleżko, złapałem cię. Proszę bardzo, dymamy go. O, proszę, tak się dyma. Tak się dymają samochody. Ale fajne to było, ja bym jeszcze to powtórzył. Bo ja chcę go jakoś inaczej załatwić. Tam w pewnym momencie jakby czułem, że mam taką sporą przewagę prędkości nad nim. Można tu jakoś sygnały? Na pewno można włączyć sygnały. Nie, one są włączone. Tylko tak słabo, nie ma w ogóle sygnału, tylko jest sygnał świetlny, sygnału dźwiękowego nie ma. Dobra. I uwaga, a może go po prostu w przypierdziele tak w tył. Chociaż to nie będzie mocne uderzenie. Zajebiste to jest. Ale zawsze chciałem coś takiego zrobić. Znaczy zaatakować jeżdżący samochód. O, bo zawsze w Bimengi rozwalałem te samochody, którymi ja się poruszałem. A teraz mamy możliwość załatwienia kogoś, kto jedzie sobie innym autem. Uwaga! Wow! Wow! Dobra, let him go! Let him go! O, ja też polecę! Shit! Nie pykło. Jeszcze raz. Ale on tam gdzieś poleciał też. Chodzi o to ogólnie, aby on poleciał pierwszy w krzaki. I wtedy jest git. Ho, ho, ho. Kurde, fajne. Jeszcze raz chcę. Ostatni raz. Czy można tu... Tak, spróbujmy... Ho, 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 ho. Kamerę. Chociaż tu niewiele będzie widać jak naprawdę. Szkoda, że nitra nie ma. Stop the speeder. No i chodź. Zawsze go doganiam przy tych kamieniach tam. Przy tych, nie wiem. Przy tej górze, przy tej skarpie. O, tutaj już go doganiam. Ja wolę. O, wow, 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 wow. O, Jesus. Nie, ja jednak wolę na tej kamerze z tyłu jechać, bo no w takiej sytuacji to. Ech, nie da się opanować tego. Znaczy ciężko tak się. Do tego samochodu jakby przyzwyczaić, o. Ciężko go opanować jak się jedzie na różnych kamerach. Lepiej wolę tą z tyłu. I przy okazji też lepiej widać jak się będzie go tam, no, crashowało. Ciekawe w ogóle jakby miał taki najszybszy samochód. Najszybszy, że nie najszybszy. Bym go tak przypierdzielił w tylca. Jakby pole... Nie no, no. Zresztą tu można jeszcze tak chyba fajnie go załatwić. Bo jak wspomniałem wcześniej, jak samochód wchodzi tutaj w poślizg, no to z nim się dzieją dziwne rzeczy i po prostu jest już nie do opanowania. Więc dobra, dostosujemy prędkość, uwaga. O, o, proszę bardzo, trochę go tu pomęczymy. Już mu trochę tam spoiler chyba rozwaliłem, ale jeszcze coś tam działa, więc powiedzmy, że jest ok. Dobra. Teraz chwila sławy. Uwaga, uwaga. Wow! O, nie uratuję go już! Cholera! No i dobra, spróbujmy go tak uderzyć w ten tył samochodu. Tak z boku. Nie jest to łatwa sprawa. Nie jest to łatwa sprawa. Bo mój samochód nie jest taki zwrotny. A się okazuje, że ten bot jest dosyć ciężki do spychania. O, 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 udało się! Ja chyba rozwalę swój samochód pierwszy! Dammit, ale on też tam poleciał, patrzcie! No i silnik rozwalony już, nie ma opcji. I co on zrobi? Cholera, co z moim autem jest? Czemu ja się nie mogę ruszać? A, może dlatego, że jestem wgnieciony do połowy. Pojechał dalej! Skubany! O nie! No i dobra, ostatnie podejście. Dorwiemy cwaniaczka. No kurde! Jak jeszcze mogę normalnie jechać? Hello? To, że jedno koło mam spieprzone, nie znaczy, że go nie dogonię. Dawaj, jedź. Cholera. Chyba wał napędowy urwałem albo coś.
No dobra, i znowu się zbliżamy i tam taki mam pomysł. Mogę włączyć sobie spowolnienie czasu troszeczkę. I teraz, o kurde, o kurde. O. 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 Ops, 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 ops. Mój samochód przeżyje? Ops. No i on już, i powinienem to zaliczyć, no. Stunigowałem mu trochę dach. Ja wpadłem, no dobra. Kurde, nie widzę go, cholera. Co teraz? No i kto przeżył? On przeżył! Skubaniec! A, okej. A tym razem ja wygrałem. Just like that. A on dalej może jechać, powoli, ale może, no. A ja leżę w rowie i tym razem ja wygrałem, a on przegrał. Ej, zaraz, czy on jedzie do rowu? To głupek! Wjechał w przepaść. O man. No nic, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na dzisiejszym odcinku z BeamNG Drive. Jeszcze trochę tych misji tutaj zostało do zrobienia. Ale ta mi się strasznie podobała, bardzo to było fajne, taka gonitwa. I tutaj mamy też coś innego takiego, będziemy kogoś gonić. Fajnie, tu jakieś coś, o kurde, będzie jeszcze coś do roboty fajnego, widzę, że tutaj jakieś skoki. Tutaj jakaś rozwalona ciężarówka. Będzie na pewno fajnie. Zapraszam was na kolejne odcinki. Dziękuję, że byliście tym razem ze mną. Trzymajcie się, na razie.